Dokładnie rok temu, 8 grudnia 2014 roku, władzę w Jastrzębiu-Zdroju przejęła po drugiej turze wyborów samorządowych Anna Hetman. Przed objęciem tego stanowiska pani Hetman mówiła przede wszystkim o konieczności modernizacji ośrodka wypoczynku niedzielnego i wprowadzenia w mieście bezpłatnej komunikacji. Pora sprawdzić, w jakim stopniu udało się te założenia wprowadzić w życie. Były kwiaty, przemowy, a także symboliczny gest przekazania władzy. Dokładnie rok temu Anna Hetman została mianowana na prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój. Jak mówiła podczas wczorajszej konferencji zorganizowanej właśnie z tej okazji, okoliczności sprzyjające nie były. Grudzień 2014 roku był takim pierwszym czasem, w którym działo się wiele rzeczy niesprzyjających rozwojowi miasta. Pierwsza informacja to była o zwrocie czy rozliczeniu podatku z odbudowli podziemnych w kwocie 85 milionów. Przez ten rok udało się zwrócić pełną kwotę. W związku z tym pojawiły się obawy, czy budżet miasta wytrzyma takie obciążenie. Zdaniem poprzednika Anny Hetman, Mariana Janeckiego, zmiana władzy w mieście mimo to przebiegła gładko. Ten okres przejścia z poprzedniej władzy do obecnego czasu, no w jakim stopniu działa, no również w sensie finansowym pozytywnie. Patrząc na to, jakie trudności mają inne gminy górnicze, które na przykład były zadłużone, nabrały kredytów, no i teraz musiały jeszcze dodatkowo spłacać ten podatek. Jak wiadomo, budżet miasta nie jest z gumy i nie da się go rozciągać bez ograniczeń, stąd też spełnienie wszystkich obietnic z czasu kampanii wyborczej w jeden rok jest niemożliwe, ale część udało się zrealizować. Mogę uznać za sukces taką dobrą komunikację z mieszkańcami. Wideoblog, który prowadzę, pozwala na bezpośredni kontakt, przesyłane są pytania i bezpośrednio też odpowiadane na pytania mieszkańców, spotkania z mieszkańcami. Jeśli chodzi o obietnicę modernizacji ośrodka wypoczynku niedzielnego, również zrobiono już pewne przygotowania, a pierwsza łopata powinna zostać wbita w ziemię z końcem przyszłego roku. Niektórych rzeczy jednak zrobić się nie udało. Porażka to MZK, czyli powrót do MZK. Tu jasno to postrzegam jako porażkę, bo sądziłam, że będzie to inne rozwiązanie i ten problem będzie już jakby z innej perspektywy na to będziemy patrzeć. Wyjście z MZK i takie nie do końca jakby to załatwienie w taki sposób elegancki tego z pozostałymi gminami powoduje, że ten stracił się ten, myślę, taki dobry i ważny z punktu widzenia miasta element związany z bycia liderem w MZK. Pytany zatem o ocenę roku rządów Anny Hetman w mieście, były prezydent odpowiada dyplomatycznie. Myślę, że po 4 latach będzie łatwiej, bo zawsze jest taki rok, zostawia się na też przygotowanie pewnych planów, jakichś swoich własnych pomysłów. I myślę, że już ten nowy budżet i jego realizacja to będzie autorski pani prezydent, to może po tym ocenimy. Ale to dopiero 8 grudnia 2016 roku.